Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj zaprezentuję wam, co powinniście robić dokładnie punkt po punkcie, gdy założycie nową postać. Wiadomo, że film jest tworzony pod kątem nowego serwera międzynarodowego 60, no ale zapewne przyda się innym ludziom w przyszłości, no bo jednak są to takie dość uniwersalne porady. Od razu tutaj powiem, że jeżeli nie znacie totalnie podstaw gierki, to polecam ten mój pierwotny poradnik z 2020 roku, bo on tam trwa naprawdę sporo, no ale tłumaczę wszystko od podstaw, jak tutaj zacząć w tej grze. No a jeżeli znacie takie podstawy, to po prostu powiem wam, co powinniście dokładnie zrobić. Będzie to podzielone na dzień pierwszy, na dzień drugi i na dzień trzeci, no i mam to nawet podzielone na levele, czyli tam od levela 1 do 10, co powinniście zrobić, od levela od 10 do 15 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o sprawę, wiadomo, free to play, grzybiarz i tak dalej, takie różnice, no to powiem wam szczerze, że jest tu wszystko wypisane. To jest bardziej taki poradnik pod kątem właśnie graczy grzybiących, no ale wiadomo, że tutaj gracze free to play będą musieli z niektórych punktów zrezygnować, czyli na przykład tutaj kupienie pakietu startowego, no gracz eko to zrobi, gracz powiedzmy grzybiący oczywiście też to zrobi, natomiast gracz free to play tutaj tego nie zrobi, więc będę tu mówił po kolei. Natomiast no jeżeli jesteś graczem free to play, to będziesz wiedział, z czego powiedzmy zrezygnować, no ale jest to taki po prostu ogólny zarys wymienionych rzeczy, co powinieneś robić właśnie pierwszego dnia, drugiego dnia i trzeciego dnia, no bo nie oszukujmy się, to są dni, które wzbudzają najwięcej emocji i najwięcej po prostu się dzieje, gdy startuje nowy serwer, więc myślę, że to będzie po prostu fajne. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, co wy o tym sądzicie, co tutaj dzisiaj wam zaprezentuję. No chyba że ewentualnie z czymś się nie zgadzacie, to też możecie pisać, chętnie sobie te komentarze poczytam. Dużo osób pisało w ogóle, bo ja tu miałem już przy okazji chyba Barda, czyli serwera 58, wypisane właśnie takie podpunkty, co powinienem robić, no i pytaliście mnie, skąd to wziąć, generalnie jak tam powiedzmy, gdzie to zdobyć, jak można przeczytać, o co chodzi i tak dalej, więc po prostu dzisiaj wam to zaprezentuję. Dobra, zaczynamy dzień pierwszy, no i mamy level 1, czyli dopiero co założyliśmy postać, więc przede wszystkim dołączamy do gildii. To jest bardzo ważne jest to, żeby przed startem, nieważne czy grasz sobie tam na grzybach, czy free to play, czy eko, znaleźć jakąś gildię i po prostu, tylko wiadomo, gildię, która będzie ogarnięta, będzie miała pełny skład, bo gildia daje bardzo ważne bonusy, więc musicie to zrobić. Następnie kupujesz pakiet startowy, czyli ten pakiet za 2 dyszki, no i sprzedajesz z tego pakietu startowego nieśmiertelkę, która kosztuje 100 golda, bo właśnie to jest bardzo ważne, że właśnie ta nieśmiertelka daje nam aż 100 golda, nie jest to warte tyle co normalna nieśmiertelka, także te 100 golda na starcie będzie bardzo istotne, żeby zrobić ulepszenia gildyjne. Jako gracz eko to robisz, jako gracz free to play, jako gracz grzybiący również to robisz, no a jeżeli jesteś graczem niegrzybiącym, czyli po prostu free to play, no to raczej tutaj te punkty omijasz powiedzmy, no i później, gdy sprzedasz tą nieśmiertelkę, od razu, żeby nie stracić tego golda, żeby go ci nikt nie zabrał, robisz sobie ulepszenia gildyjne. Jeżeli chodzi o trenera, to robisz go na poziom 6, no i jeżeli chodzi o skarbiec, to robisz go na poziom 4. Tutaj oczywiście mówimy o tych ulepszeniach gildyjnych, czyli wchodzimy w gildię, ulepszenia i od razu to sobie ulepszamy. To jeżeli zmienimy gildię, nam nie znika, cały czas to jest przypisane tak jakby do naszej postaci, więc o to się martwić nie musicie. Jeżeli natomiast jesteście powiedzmy graczem free to play, no to wiadomo, że tutaj będziecie musieli zrobić to samo, no ale nie zrobicie tego od razu, czyli te ulepszenia są bardzo ważne, bardzo szybko je powinniście robić, jak tylko macie golda, także pamiętajcie o tym, no ale bez kupna tego pakietu startowego nie zrobicie tego, że tak powiem, od razu, ale pamiętajcie o tym. Następnie jako gracz właśnie grzybiący, czy nawet eko, powinniście jeszcze na tym pierwszym levelu kupić sobie właśnie te małe potki, czyli oprócz nieśmiertelki, no to tam potkę na waszą główną statystykę plus HP, no bo one na tym pierwszym levelu są jeszcze bardzo tanie, więc no polecam po prostu o tym pamiętać. Tak samo jak macie, nie wiem, jak wylosujecie w sklepie jako gracz free to play powiedzmy właśnie jakąś potkę, to też najlepiej ją od razu kupić, żebyście mieli, bo to wam się oczywiście przyda. Resztę golda, jaka wam zostanie z tego pakietu, ulepszacie po prostu swoje statystyki, wydajecie tego golda na swoje statystyki, bo tam zawsze troszkę zostanie, no i musicie poczekać, aż gildia będzie miała pełne bonusy. Wiadomo jak to jest na starcie, nie każdy od razu tam powiedzmy dołączy do gildii, nie każdy od razu zrobi robi te ulepszenia, no a musicie czekać, aż będzie, powiedzmy, no w teorii powinno być tutaj 60%, jeżeli gracie oczywiście, bo tak jak mówię, tu jest głównie dla graczy grzybiących. Jeżeli gracie w takiej gildii, która kupuje te pakiety i te wymagania robi, no to powinno być 60% trenera i 40% skarbca. Wiadomo, że no od razu tego nie będzie, więc po prostu musicie poczekać i ja generalnie w te pierwsze dni polecam Wam zawsze czekać jak najdłużej, żeby po prostu inne osoby, które zagrają wcześniej, zrobiły już ulepszenia, żeby wzrosły te procenty gildyjne, żeby to wszystko tam, wiecie, zostało zboostowane, no bo Wy na sam koniec dnia, jak będziecie to wszystko robić, no to tutaj musicie... W sensie, no będziecie czerpać z tego korzyści, to w ogóle pierwsza sprawa, no a jeżeli jesteście graczem free to play, no to też musicie pamiętać, że, bo to takie doczekanie do samego końca jest raczej dla największych grzybiarzy, jak tam wiecie, robicie wszystko za grzyby, jakieś klasery i tak dalej, no jeżeli jesteście graczem free to play, to musicie to wszystko tak pogodzić, żeby zdążyć przed północą, to też jest ważne, no ale najlepiej czekać jak najdłużej. Dobra, lecimy dalej, to możemy pominąć, no i teraz po prostu jak już mamy te maksymalne, jakie na dany moment możemy mieć, czyli 60% około trenera i 40% skarbca w gildii, to robimy po prostu misję w karczmie, oczywiście na expa, do poziomu 10. No i to jest ten przedział od poziomu 1 do poziomu 10. Tu no mówię, jeżeli jesteście graczem, powiedzmy, bo tu zaraz będzie uzupełnione, no to może będę po prostu dopowiadał, no bo ja tutaj się staram to zrobić dla każdego, więc musicie pamiętać. Dobra, teraz na poziomie 10, gdy już osiągnęliście ten poziom 10, no to możecie znaleźć klaser w sklepie... w gabinecie magii. Klaser jest bardzo ważny. Klaser tutaj, jak widzicie, daje Wam premię do punktów doświadczenia, czyli ona boostuje, powiedzmy, Wasze misje. Będziecie dostać lepsze misje i macie więcej tej premii, no to będziecie dostać lepsze misje właśnie w tutaj karczmie, więc klaser jest bardzo ważny. Od poziomu 10 możemy go dostać, więc jest bardzo istotne, żeby po prostu ten poziom 10 sobie tutaj zdobyć i generalnie tego klaserka poszukać. Teraz są kody przeważnie startowe na starty nowych serwerów, więc nawet gracze free to play troszkę mają tych grzybków, no polecałbym nawet dla gracza free to play, to jest chyba jedyny raz, kiedy coś takiego robić, po prostu generować tutaj nowy towar w tym sklepie i poszukać tego klasera, bo mówię, zdobyć go jak najszybciej jest bardzo, ale to bardzo ważne. Gracze jako grzybiący to oczywiste, gracze free to play również bym tutaj troszkę porolował, powinno to pójść szybko, no a jeżeli macie giga pecha, no to... raczej, no według mnie musicie założyć nowe konto, tak szczerze, w sensie, no nie będziecie mieć tych grzybków teraz tej prerejestracji, bo teraz się troszkę pozmieniało, kiedyś właśnie było tak, że jak dużo grzybów poszło i nie poleciał klaser, to się robiło nowe po prostu od razu, no ale szczerze mówiąc, no po prostu trzeba go znaleźć jak najszybciej. Możecie tu, nie wiem, jakieś tanie itemki kupować, no ja nie jestem zwolennikiem tego, bo jednak marnujecie golda, no ale tak czy inaczej coś tam, jakieś potki oczywiście jak Wam polecą, to też bierzcie, żeby po prostu tego klaserka, żeby ten klaser dostać, nie? Tutaj z tym free to play no sprawa jest dość skomplikowana, no ale mówię, te grzybki z kodu na pewno bardzo, ale to bardzo pomogą. No i teraz jeżeli jesteście oczywiście... graczem grzybiącym, no to bądź też nawet eko, to musicie jakoś tam wyposażyć swoją postać, czyli jak macie ten poziom 10, no to kupujecie jakąś lepszą broń, jakieś lepsze itemki, nie kupujecie tylko i wyłącznie talizmana, bo talizman leci dopiero od poziomu 15, jeżeli Wam nie poleci w misji podczas tego levelowania do poziomu 10, no to no będzie problem, nie? W sensie no nie będziecie mieć po prostu tego talizmana i dopiero na poziomie 15 on z gabinetu magii leci, no ale tak czy inaczej musicie się mniej więcej ubrać, żeby móc ten klaser zacząć uzupełniać. Tak samo jako gracze free to play, no to pokupujcie tutaj sobie jakieś itemki, wiadomo, że nie będziecie szukać jakichś najmocniejszych czy coś, no ale tak czy inaczej musicie się w miarę możliwości poubierać, żeby móc zacząć ten klaser uzupełniać. To i jeżeli już jesteście ubrani, to po prostu jak tam Wam jakiś gold został jeszcze z tego levelowania do poziomu 10, to również wydajecie w swoje statystyki, możecie się zalogować na jakimś innym koncie, w sensie na telefonie na przykład, czy tam na komputerze, załóżmy jak gracie na przeglądarce, to na aplikacji steamowej, czy tam na zmianę, po to, żeby dostać tutaj osiągnięcie, które da Wam plus 5 wszystkich statystyk, to jest bodajże, poczekajcie, gdzie my mamy to osiągnięcie, o Jezu, nie znajdę tego teraz, nie pamiętam totalnie jak to wyglądało. To powinno być gdzieś na początku. Tu mamy nareszcie pełnoletni ogrywacz. No jest takie osiągnięcie, drugi ekran czy coś takiego, zaraz tu może gdzieś znajdę i po prostu musicie je sobie zrobić. Jezu, totalnie tego nie widzę, nie wiem, albo jestem ślepy, albo coś. No tak czy inaczej musicie mi uwierzyć na słowo, że jest takie osiągnięcie, żeby się zalogować po prostu na tam jakimś innym urządzeniu i to też warto zrobić, bo to są dodatkowe statystyki, no a te 5 podstaw na samym starcie jest bardzo, ale to bardzo istotne. No i teraz uzupełniacie klaser. Uzupełniacie klaser jak najmocniej tylko możecie. Tu mam napisane, że dla gracza grzybiącego na tym poziomie 10 okolice 35% w klaserze to jest dobry wynik i bardzo fajny. Oczywiście w miarę możliwości. Jeżeli jesteście graczem eko, no to wiadomo, że będziecie sobie tutaj w miarę możliwości atakować co 10 minut, ewentualnie tam jakieś drobne grzybki na to wydacie. Jeżeli jesteście graczem free to play, to również będzie to dla Was problematyczne, bo musicie to co 10 minut atakować. Możecie sobie dodawać do znajomych generalnie, bo jak ten klaser uzupełniać? No musicie pokonywać innych przeciwników po prostu, którzy mają itemki. Możecie dodawać sobie tutaj do znajomych przeciwników, którzy mają komplet ekwipunku na tym 10 poziomie. Oczywiście takich, których według statystyk pokonacie, żeby po prostu ich sobie regularnie ubijać i każdy atak, żeby dawał Wam jak najwięcej tych itemków, żeby tego nie marnować. Oczywiście teraz jeszcze mamy opcję na telefonach atakować za reklamy, czyli zamiast czekać 10 minut, to oglądacie tam reklamę około 30-sekundową i możecie zaatakować za darmo. To polecam też używać oczywiście jako, chyba powtarzam oczywiście, sorry, jako osoba grająca free to play, jako osoba grająca powiedzmy tam eko nawet, no to jest to bardzo, bardzo fajna pomoc, żeby ten klaserek uzupełnić. No mówię, grzybiarz okolice 35%, a gracz eko, gracz grzybiący, no jak najwięcej. Ile Wam się uda, to po prostu zróbcie tego klasera. Pamiętajcie też, żeby oczywiście, pamiętajcie, żeby również tutaj zdążyć ze wszystkim, nie? No bo jednak macie czas do północy. No i tu też bardzo istotne, to jeszcze nic o tym nie mówię, więc jakby jakieś robienie, nie wiem, areny, w ogóle, która Wam daje punkty doświadczenia, jakieś kręcenie kółkiem i tak dalej, o tym nic nie mówię, bo to robicie na sam koniec dnia dopiero, więc nie wyprzedzajcie, tylko róbcie wszystko tak, jak ja Wam tutaj opisuję. No i dobra, kolejny punkt to mamy, żeby po tym uzupełnieniu tego klasera, żeby sobie znaleźć klucz do kolejnego lochu poprzez granie oczywiście dalsze awanturniczości, gdy już będziemy mieć ten klaser fajnie uzupełniony. Natomiast z tego, co mi jedna osoba wczoraj na Discordzie napisała, obecnie pierwszy loch odblokowywuje się sam, czyli tutaj te zbezczeszczone katakumby są od razu po osiągnięciu 10 poziomu odblokowane, co jest moim zdaniem bardzo fajne. Jeżeli faktycznie tak to działa, no to zaoszczędzimy troszeczkę tej jawki na początku i od razu będziemy mogli tutaj wejść i ewentualnie po tym ubraniu itemków, jeszcze zanim klaser pociśniemy, będziemy mogli tam jako grzybiarze oczywiście kilku przeciwników pokonać, więc no o tym musicie pamiętać, że to teraz tak działa, no ale tak czy inaczej, jeżeli nie jednak, bo mówię, nie wiem, ja jeszcze nie sprawdzałem tego, no to będziecie musieli zrobić tą mawkę, żeby dostać kolejny klucz. No i mamy dopisane, że powinieneś być w stanie po tym przebraniu i uzupełnieniu klasera pokonać pierwszych 3 przeciwników. Tu od razu dopowiem, że bardzo istotnym elementem jest SF Tools, sprawdzanie procentów na te lochy, dlatego że to bardzo pomaga, bardzo dzięki temu możecie dużo grzybków zaoszczędzić, więc po prostu nawet jako gracze free to play sprawdzajcie, mam do tego poradniki na kanale, jak się tam logować, jak to sprawdzać, żeby po prostu atakować sobie zawsze lożki, które będziecie mogli pokonać, na które macie po prostu największe procenty, bo to znacznie przyspieszy wasz progres. No i teraz jeszcze bardzo istotne, zawsze robicie, tu przede wszystkim jako grzybiarze, ale jako gracze free to play też się starajcie, zawsze zanim będziecie robić tą awkę, zwłaszcza w tych pierwszych 3 dniach, zresztą w ogóle zawsze tak, to starajcie się zrobić jak najwięcej lochów, oczywiście do poziomu 393, bo potem sytuacja się zmienia, ale to już temat na inny odcinek, który zresztą już jest też na kanale, to zawsze starajcie się zrobić jako grzybiarze, eko czy nawet free to play jak najwięcej lochów i wbić jak najwyższy poziom, żeby tutaj z tej awki dostać więcej expa, no bo na początku ma to znaczenie i no mówię, to jest bardzo istotne, nie? Po to właśnie te lochy się ciśnie, żeby potem na wyższym levelu robić tą awkę, dostać więcej tego expa. Tu też jeszcze taka moja dygresja. No i teraz, gdy już to wszystko zrobiłeś, to powinieneś grać do poziomu 15 już awką, czyli robisz awkę, aż wbijasz poziom 15. No i teraz mamy przedział od 15 poziomu do poziomu 20. Powinieneś tak, przeszukać sklep magiczny, czyli gabinet magii, żeby znaleźć ten talizman i średnie potki. Dokładnie, średnie potki, czyli te, które tam dają, nie wiem ile, 15% czy 20%, nawet nie pamiętam teraz. Średnie potki właśnie są dostępne od poziomu 15, no i tak samo ten talizman również jest dostępny od poziomu 15. Ważne jest, żeby to zdobyć w miarę możliwości jak najszybciej. No i następnie szukacie sobie lepszej broni, czyli broni, która wam będzie dawała, to już w zbrojowni, lepsze oczywiście średnie, lepszy tutaj rozrzut, no i przy okazji możecie tam jakieś itemki powymieniać, ale tutaj widzę, że na tej liście nie ma wymiany itemków, głównie jest napisane o broni. No i teraz powinieneś zrobić kilka lochów po raz kolejny, czyli znowu jak to zrobisz, jak tam się delikatnie na tym 15 levelu po sorki, jak tam się już dużo gadam i chrypa, jak tam się już poulepszasz troszeczkę na tym 15 levelu, zdobędziesz lepsze potki i tak dalej, no to znowu powinieneś mieć większe procenty na lochy, więc tak jak mówię, znowu powinieneś być w stanie coś tam ubić i znowu te lożki klikasz, nie? Spróbując wbić dzięki temu jak najwyższy poziom. Nie można zapominać o ulepszeniu cały czas tych ulepszeń gildyjnych, czyli tutaj tak jak mówię ten skarbiec oraz trener, no bo to jest jak najistotniejsze, żeby jak najszybciej zrobić to 10-10, więc jak macie tam jakiegoś golda, to pamiętajcie, żeby właśnie tutaj ulepszać. Dobra, więc teraz już twoja postać jest o wiele silniejsza, dlatego że masz te średnie potki, masz tutaj powiedzmy lepsze itemki i tak dalej, więc możesz po raz kolejny robić klaser i teraz na tym poziomie 15 tego klasera około 40% już powinno być mniej więcej zrobione. Oczywiście to jest taki raczej max, wiadomo, że mniej, że więcej, jak grasz free to play to też mniej, no ale powinniście jako gracze powiedzmy eko i free to play, bo to jest taka ścieżka grzybiarza, wyciągać to, żeby właśnie robić to w miarę możliwości jak najbardziej tak jak grzybiarz, nie? Czyli jak najwięcej tego klasera, te lożki i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie po prostu o tym. W ogóle ten klaser jest bardzo istotny, zwłaszcza w ten pierwszy dzień, no bo wiadomo, jako free to play nie zrobicie za dużo tych lochów, bo jednak no musicie tam co godzinkę klikać powiedzmy tą darmową próbę, ale jak tego klasera sporo nabijecie, no to i te misje wam dadzą dużo, a jeszcze chyba na start mamy nie wiem ile, 100 klepsydr albo coś takiego, nie pamiętam teraz jak zakładamy postać, no to właśnie dzięki temu będziemy sobie tutaj mogli no, zostawić nawet tą mawkę na sam koniec dnia i ją przeklikać za klepsydry, nie? Zwłaszcza jak tam jeszcze na samym początku będziecie sobie powiedzmy, no wiadomo, jak tam będziecie ten klaster robić i tak dalej, no to potem ta awka to jest tak naprawdę chwila, moment na klepsydrach, to pierwsza sprawa, no a druga sprawa jest taka, że potem tam i tak te misje będą bardzo szybko, bo na początku jak te misje trwają tam kilka sekund, do tego zmierzam, tylko się zwiesiłem, jak te misje trwają tam kilka sekund powiedzmy, czy tam kilkanaście, kilkadziesiąt, no to lepiej poczekać, ale jak już trwają te 2,5, 5 minut, 10 minut, no to wiadomo, że lepiej już to za klepsydry skipnąć, zwłaszcza w ten pierwszy, drugi, trzeci dzień, jak cały dzień robicie klaser, tu jako gracze free to play. No i teraz jeszcze powiem, bo to też w sumie nie wspomniałem, na pewno z kodu będziecie mieć najlepszego wierzchowca, to też w ogóle nie powiedziałem, no ale kody dają przeważnie właśnie tego wierzchowca najlepszego na 2 tygodnie, czyli 50%, więc nic o tym nie mówiłem na początku, bo po prostu nie musicie nic kupować, dlatego że raczej używając kodu, możliwe, że taki kod będzie ode mnie, nie wiem, zobaczymy, przeważnie były, no to dzięki właśnie temu będziecie mieli tego najlepszego wierzchowca. Tu też jakby nic nie powiedziałem, no bo gracze grzybiący oprócz kodu mają ten pierwszy pakiet, on też tam daje tego wierzchowca, no a wy właśnie będziecie go mieli z kodu, to chyba powinienem powiedzieć, ale zapomniałem szczerze mówiąc. Dobra, więc tak to tutaj po prostu wygląda. No i teraz co dalej? Tutaj wam powiedziałem, klaser 40%, no i teraz jak tam powiedzmy zależy jakie masz procenty na lochy, jak masz spore no to robisz lochy, jeżeli nie to grasz swoją awanturniczą, no i zdobywasz poziom 18. No i właśnie tu mamy napisane, że na tym poziomie 18 robisz całkowite przebranie po raz kolejny, czyli na tym poziomie 15 głównie się tutaj skupiasz na broni, natomiast na poziomie 18 w miarę możliwości po raz kolejny starasz się przebrać. Wiadomo, że tam coś ci może w międzyczasie z lochów polecieć, coś tam z awki ci może polecieć, jakiś dobry itemek, no ale tak czy inaczej na levelu 18 po raz kolejny robisz przebieranie, no i robisz właśnie klikanie lochów do momentu zdobycia poziomu 20. No i właśnie tymi lochami wbijasz ten poziom 20. No i teraz możesz, to w sumie można nawet na samym początku, ale to jak tam ci wygodniej, możesz sobie zrobić to osiągnięcie z hazardzistą. Ja już chyba powinienem znaleźć, bo to jest dokładnie na samym początku. Ogrywacz, tu możesz przy pomocy komendy goldbet 1, tu wam mogę zaprezentować, tylko musimy być u tego hazardzisty, tutaj musimy odpalić sobie kubeczki. No i jak robimy komendą goldbet 1, no to jak widzicie możemy obstawiać tylko i wyłącznie 1 golda, no i mamy o wiele prościej zdobyć to osiągnięcie, no a to jest kolejne plus 5 podstawowych statystyk. Dobra, lecimy dalej, teraz mamy poziom od 20 do 25, to jest ostatni przedział właśnie tego pierwszego dnia, no i szukasz nowej broni na poziomie 20. Po raz kolejny możesz spróbować coś tam jeszcze klasera popodbijać, możesz ewentualnie spróbować zgarnąć jakiegoś golda z przeciwników, jeżeli jesteś gigagrzybiarzem, albo jak tam masz generalnie trochę golda ci zostanie, to wszystko zgarniasz, no i sobie pakujesz swoje statystyki, no i możesz oczywiście na tym poziomie 20 po tym wszystkim poszukać klucza do drugich lochów, który leci oczywiście z awanturniczości, więc tutaj robisz kilka misji, żeby ten klucz zdobyć, no i... okej. Tutaj mamy, poczekajcie, bo tutaj oczywiście ten klaser, tutaj mamy to, żeby te misje zrobić, no ale to raczej wydaje mi się, że ten klucz to jest sprawa logiczna, żeby go zdobyć. No i dobra, dalej, bo trochę tak jest to dziwnie napisane. Później możesz jeszcze ewentualnie... Aha, bo tutaj to już mamy od razu przeskok na poziom 25, no ale dobra, no nieistotne, tak czy inaczej mówię, po osiągnięciu tego poziomu 20 szukasz nowej broni, no tam przebierałeś się na 18, więc głównie tej nowej broni, oczywiście kluczyk do drugiego lochu, to też jest bardzo, ale to bardzo istotne, potem robisz ten drugi loch, tyle ile tam możesz go zrobić, żeby tego expa dostać, ewentualnie możesz farmić właśnie pod statystyki innych graczy, jeżeli masz dużo grzybów, możesz też nawet gryfa wynajmować, żeby też tych statystyk nafarmić, ale to już jest dla ekstremalnych grzybiarzy, tu tego osobiście nie polecam, chyba że macie naprawdę dziesiątki tysięcy grzybów, jak nie setki, więc to w ogóle druga sprawa. No i co? Potem... możesz zagrać oczywiście, grasz awanturniczość i tam po zrobieniu tych lochów do zdobycia poziomu 25, nie? Czyli jeżeli już masz te lochy zrobione, tyle ile możesz, już więcej nie pociśniesz, już tam sobie dobijesz trochę statystyk, w dalszym ciągu nic ci to nie rusza, jeżeli chodzi o procenty na lochy, to po prostu awanturniczością grasz do tego poziomu 25, ale jeżeli jesteś gigagrzybiarzem, to musisz pamiętać, żeby spróbować sobie ewentualnie zostawić jeszcze trochę awanturniczości, być może po klucz z trzeciego lochu, nie? Czyli tutaj poziom 30, jeżeli dobijesz. Mi się chyba jeszcze nigdy w pierwszy dzień nie udało dobić 30 poziomu, tak szczerze, i zakładam, że większości osób oglądających ten film się nie uda, no ale tu to też jest generalnie dopisane. No i teraz na poziomie 25 odblokowywujesz twierdzę. Jeżeli jesteś graczem eko bądź grzybiącym, to oczywiście kupujesz pakiet twierdzy, no i rozbudowywujesz tą twierdzę. Tu mogę wam dodać, żeby jest oczywiście poradnik na kanale do twierdzy z roku 2020, no ale mogę wam tu dopisać, że dopowiedzieć w zasadzie, że po zakupie tego pakietu twierdzy powinniście tak, zbudować twierdzę na poziom 8, oczywiście na zmianę z kwaterami, natomiast kwatery zatrzymujecie na poziomie 5, powinniście ulepszyć sobie na poziom 8 kopalnię tutaj kamienia, w sensie kamieniołom i tutaj chatę drwala, dlatego, że to wam się przyda potem pod kontry, zwłaszcza na początku, więc to jest ważne, żeby chociaż na ten poziom 8 to mieć. Możecie koszary na poziom 2 ewentualnie, kopalnię oczywiście zostawiacie na poziomie 1, no i możecie salkę rycerską ulepszyć na poziom 5. To wszystko kosztuje łącznie 102 716 drewna i 36 158, a nie, przepraszam, źle wam mówię, to generalnie... A nie, chyba dobrze, bo to jest ogólnie suma tego wszystkiego. No nieważne, w każdym razie... Tak jak mówię, coś takiego z tego pierwszego pakietu mniej więcej starajcie się zrobić. Przede wszystkim tą twierdzę jak najwyższą, bo mamy też event twierdzy, więc będą wam te paczki lecieć z koła, tak samo potem dostaniecie surki. No kopalni nie zbudujecie, nie budujcie na poziom wyższy niż pierwszy, to oczywiste. Tą salkę chwały też fajnie jakbyście wbili, jak najwięcej powiedzmy, żeby oczywiście gildia również na tym zyskała. No i tak mniej więcej to powinno wyglądać, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak mam tu zresztą opisane również. Wiadomo, że jeżeli jesteście graczem free to play, to skorzystajcie z tego, co wam mówiłem w poradniku do twierdzy, jak to budować. Już teraz tam dokładnie nie pamiętam, więc możecie go również obejrzeć, pewnie on będzie też często oglądany teraz, bo ta twierdza to jest rzecz, którą już się przeważnie pierwszego dnia zdobywa, no ale właśnie mniej więcej tak postarajcie się rozłożyć te surki z tego pierwszego pakietu, żeby tutaj wam właśnie wyszło mniej więcej to, co wyjść wam może, nie? Kupując ten drugi pakiet oczywiście twierdzy. Mniej więcej, tak jak mówię. Dobra, dalej, bo tu się trochę zamieszałem. No i teraz oczywiście po ulepszeniu tych budynków twierdzy ulepszacie swoje ulepszenia gildyjne do poziomu 6.6. 6.6 to powinno być takie, wiadomo, dla gracza dla gracza grzybiącego, ewentualnie dla gracza tam eko, to powinno być takie minimum. minimum, powiedzmy, żeby właśnie to 6-6 zrobić pierwszego dnia, więc o tym pamiętajcie. No i jesteście... Jeżeli już wszystko zrobiliście, czyli tam powiedzmy ulepszyliście tam swoją postać jak tylko możecie, zrobiliście wszystkie lochy jakie tylko mogliście zrobić danego dnia, wykorzystaliście awanturniczość, no to na sam koniec możecie zakręcić kółkiem, możecie oczywiście zrobić tutaj ataki na ręce, które wam dają PD, no i możecie sobie dalej uzupełniać klaser. Klaser powinniście mieć w tym momencie na poziomie około 45% na koniec pierwszego dnia, jako oczywiście osoby grzybiące. No a jeżeli jesteście graczem eko bądź graczem free to play, to nawet szczerze mówiąc na waszym miejscu bym jakoś tam ograniczył sen w ten pierwszy weekend, w zależności jak tam chcecie tryhardować, no i jednak starał się albo te reklamy oglądać, albo po prostu co 10 minut bić, żeby tę klaserę jak najwięcej stukać. Tu w ogóle taka rada ode mnie. Dobra, i to by był koniec pierwszego dnia. Pod koniec trochę zamieszałem, bo tu takie rzeczy są takie dziwne, powiedzmy, co niektóre, na przykład to ulepszanie twierdzy, nie wiem czy... No na pewno tą twierdzę na 8 około, tą salkę troszeczkę mniej, te kwatery jako grzybiarz na poziomie 5 około powinniście zostawić, no ale tutaj właśnie to eko też, o tym pamiętajcie, no coś takiego, nie? Tą salkę, no ta 5 to jest w ogóle minimum, nawet bym powiedział, żeby jakąś 6 może wbić po tym zakupie tego pakietu twierdzy, no bo jednak to pomoże gildii całej, no ale dobra, nieważne, bo tu już w ogóle pierwszy dzień, 26 minut nam to zajęło, bardzo, ale to bardzo długo, no ale to jest chyba najdłuższe, lecimy dalej. Teraz mamy dzień drugi. Dzień drugi jest o wiele krótszy, jak tutaj patrzę na tą rozpiskę. No i teraz, jeżeli jesteś na poziomie, około poziomu 25, to powinieneś kontynuować jakieś tam próby pokonania lochów, ewentualnie jakieś robienie awanturniczości, wiadomo, z jak najwyższym klaserem, żeby zdobyć poziom 30. No i na poziomie 30 oczywiście możesz zdobyć kolejny klucz do 3 lochów. No i na poziomie, właśnie tym poziomie 30, jak znajdziesz ten klucz, zrobisz te lochy, no to... powinieneś mieć około poziom 32, a najlepiej na poziomie 35. Od 32 już lecą podki XXL, do tego dążę, czyli te najlepsze, które mamy w tym momencie na przykład na Magusiu, no ale ja preferuję i generalnie wam polecam szukać ich na poziomie 35, bo wtedy one bardzo szybko lecą. Na tym poziomie 32 to można naprawdę setki grzybów wydać na ten gabinet magii, to nie poleci, więc właśnie po szczyszczeniu tych lochów i jak to tam wam wyjdzie, może wam znowu jakieś przebieranie pomoże delikatne, może znowu jakieś tam ewentualnie epiki polecą z tych nowych lochów. Tak czy inaczej właśnie na poziomie 35 powinniście poszukać sobie potek XXL. Lecimy dalej. Jeżeli chcesz zdobyć więcej golda, jeżeli chcesz lepsze tam powiedzmy statystyki sobie wbić, no to powinieneś, tak jak już powiedziałem, w pierwszym dniu farmić oczywiście graczy, bądź tego gryfa tutaj wynajmować, no ale gryf to jest, mówię, takie farmienie graczy jest jeszcze w miarę fajne i nawet nie musisz jakoś być giga turbo grzybiarzem, żeby to robić, no ale jeżeli chodzi właśnie o wynajmowanie gryfa w te pierwsze dni, no to powiedziałbym, że tak średnio, więc to jest dla takich no, ekstremalnych grzybiarzy, tak jak już wspomniałem. No i teraz na tym poziomie 35 powinieneś znowu się przebrać, około 35, te potki znaleźć, powinieneś swoje statystyki zboostować, no i poszukać jakichś gemów oczywiście, bo to wszystko w międzyczasie, tamtych gemów wiadomo, że najlepiej już od razu szukać jak tylko macie ten poziom 25, już tam jakieś itemki pozmieniać, jeżeli wam się po północy poodświeżają jakieś fajne itemki z dziurą, to też to pokupać i wrzucić jakieś gemy, nawet tam jakieś naboczne staty, co by wam nie poleciało, żeby po prostu mieć, bo te gemy bardzo, ale to bardzo pomagają. No i wiadomo, drugiego dnia już raczej wszyscy będą mieli tą salkę rycerską na fajnym poziomie, czyli około 6. Jeżeli oczywiście jesteście w gildii grzybiącej, no to wtedy te gemiki już będą dawały bardzo, bardzo dużo. No ale mówię, no lepiej mieć te gemy niż nie mieć, więc jak najszybciej po prostu trzeba je zacząć szukać, trzeba je uzupełniać w tym ekwipunku i tak dalej. No i teraz tak, jeżeli oczywiście już będziesz przebrany na tym około 35 poziomie, będziesz miał te gemy i tak dalej, to dalej ciśniesz klaser, no bo klaser to jest jakby, tak jak wspomniałem, najważniejsza rzecz, więc ten klaser powinieneś mieć na jak najwyższym poziomie, no a jeżeli masz te gemiki założone, to tym bardziej ten klaserek będzie dla ciebie bardzo, bardzo istotny i będziesz go po prostu mógł łatwiej sobie uzupełniać. No i potem musisz grać oczywiście znowu, jeżeli nie lochy, jeżeli już nie możesz zrobić lochów, no to awantura naturniczość, poziom 40, no i następny klucz. Dostajesz ten klucz, znowu czyścisz ile tylko możesz lochów, no i w międzyczasie pamiętaj, żeby jeszcze ulepszać za golda te ulepszenia gildyjne. W tym momencie drugiego dnia powinieneś mieć je na poziomie około 8-8, jako tutaj grzybiarz, jako gracz eko mniej więcej też coś takiego. Więc no poziom drugi 8-8 zdecydowanie to też jest bardzo, ale to bardzo ważne. No i teraz jeżeli już po wyczyszczeniu tych lochów i tak dalej, po jakimś ewentualnym przebieraniu wbijesz poziom 45, to jest to bardzo, bardzo dobry wynik. No i po raz kolejny musisz tu ewentualnie znowu jakiś tam ekwipunek wymienić, znowu jakieś statystyki dokupić, znowu musisz lochy dzięki temu, że to zrobisz, wyczyścić. No i poziom powiedzmy wbijasz 50, jeżeli ci troszkę tam, w sensie no wiadomo, ile tam wbijesz tymi lochami, tyle wbijesz, wiadomo, natomiast ewentualnie jakaś awanturniczość, no i to może pozwolić ci wbić poziom 50, no i potem tak naprawdę odblokowujesz event epicki od tego poziomu 50, możesz się tak jak mówię, teraz już przebierać co kilka leveli w tej temy epickie, potem czyścić lochy i tak na zmianę robić to, no i technicznie możesz już nawet do poziomu 200 od tego momentu polecieć, stąd też właśnie dzięki temu, że tak wymieniasz te lochy, w sensie wymieniasz ten ekwipunek, czyścisz lochy i tak to robisz na zmianę, wiadomo, żeby pamiętać zostawić jak najwięcej awanturniczości i robić ją tylko już w ostateczności, to co już powiedziałem przy okazji pierwszego dnia, bo może ci potem braknąć ewentualnie na jakiś klucz czy na coś takiego. Dalej, jeżeli, poczekajcie, bo tu mam jeszcze, pamiętać należy oczywiście, żeby tą akademię w miarę regularnie odbierać, ona powinna być tam niby na poziomie około 7 w tym momencie, jeżeli chodzi o właśnie drugi dzień, o takich bardziej grzybiarzy, no i generalnie jeżeli już skończyłeś ten dzień, jeżeli tam masz poziom około 50, no to jeżeli już dalej nie chcesz cisnąć, to znowu robisz sobie kręcenie kółkiem, robisz sobie tam arenki, wydajesz całego golda w siebie, jeżeli masz już te ulepszenia 8-8, jaki ci tylko został. Pamiętasz o regularnym odbieraniu tej akademii, żeby ona się nie marnowała i cały czas tutaj była odbierana. No i chyba tyle, nie? Jeżeli chodzi o klaser, no to powinien być mniej więcej na poziomie tam, no tu mam napisane 40 niby, ale no wiadomo 40 plus będzie na pewno ok, no ale jednak dla takich giga grzybiarzy no to już na koniec tego drugiego dnia no to jakieś nie wiem 50%, nawet może 55, coś takiego, w każdym razie jak największy po prostu, nie ma co tu ustalać jakichś limitów, bo to wszystko jest zależne od tego jak gracie i ile grzybków wydajecie. Dalej mamy dzień trzeci, tak naprawdę najmniej już powiedzmy, no najmniej punktów mam tu wypisanych, jeżeli chodzi właśnie o ten dzień trzeci. No i jeżeli chodzi o dzień trzeci, to mam dopisane, że jeżeli chodzi o jakąś różnicę między graczami, no to ona tego trzeciego dnia będzie najbardziej widoczna, no bo jednak wiadomo, ktoś kto gra tylko awkę i sobie tam delikatnie kilka lochy będzie do tyłu, a jak ktoś tam co chwilę zmienia ten ekwipunek, nowe itemki epickie, nowe lochy, no to potrafi bardzo odjechać właśnie na tam poziomie jakieś 100 plus 200 plus, no nie? Tu jakby to widzimy praktycznie co serwer. No i trzeciego dnia musisz grać swoją awanturniczość na jak najwyższym poziomie klasera, próbować jak najwięcej lochów zrobić przed tym jak tą awanturniczość będziesz klikał, tu jakby logiczne. Jeżeli chodzi o ulepszenia gildyjne, to trzeciego dnia już powinny być na poziomie 10/10, nie? Tu wiadomo, że tu mowa o grzybiarzach, free to play na pewno tak szybko nie pociśnie, no ale tak czy inaczej, nawet jako ekom wydaje mi się, że już tego trzeciego dnia powinno się to zbliżać do właśnie poziomu 10/10, więc no teraz tak naprawdę no już będziesz mógł całego golda inwestować w siebie, jak już zrobisz te ulepszenia. To jest tak jak mówię, bardzo istotne, często to ludzie olewają, no ale moim zdaniem jest to, no to działa na korzyść całej gildii, więc ja zawsze staram się to zrobić jak najszybciej, nieraz tam nie wykopię jakiegoś gema, nieraz tam nie dam trochę statystyk, no ale te ulepszenia to jest dla mnie priorytet. Oczywiście klaser powinien być na poziomie około 50-55%, tu dla graczy grzybiących, ale jeżeli jesteś graczem free to play eko, no to powinien być wiadomo jak najwyższy. Jeżeli chodzi o salkę rycerską, no to powinna być na poziomie około 7, jeżeli grzybisz, powinieneś na pewno też znaleźć sobie Nigdy nie ulepszaj obrony, to jeszcze w ogóle do twierdzy, ale to już mówiłem w poradniku do twierdzy. No i najlepiej znaleźć sobie tutaj partnera w tej twierdzy, czyli po prostu osobę, z którą będziesz regularnie wymieniał kontry, bo to już jest dzień, kiedy już powoli będą te ochronki tutaj schodzić i kiedy ludzie będą trzeciego dnia właśnie zaczynać dawać surowce, więc to też jest bardzo istotne, żeby znaleźć sobie osobę, z którą wymienisz się kontrami przynajmniej kilkoma, no i będziesz mógł po prostu się z nią regularnie wymieniać i będziecie sobie nawzajem dużo dawać tych surków, bo to wtedy zbustuje tutaj, wiadomo, szybkość robienia sali rycerskiej przez Ciebie, no i generalnie ulepszania tych budynków twierdzy, więc to jest bardzo fajna taktyka. No ale tak jak mówię, o tym opowiadałem szerzej w poradniku do twierdzy. No i co? I tak naprawdę tyle. Tak naprawdę trzeciego dnia nie mam tutaj więcej punktów, bo to już się zaczyna rozjeżdżać, to wiadomo, w zależności ile grzybów chcesz wydawać, w zależności od tego, powiedzmy, czy tam grasz sobie na spokojnie te 3 paski i tam ewentualnie delikatnie klikasz lożki, czy tam, powiedzmy, bardzo starasz się te lochy przepchnąć jak tylko możesz, żeby jak najpóźniej tą mawkę grać. Tak robią oczywiście grzybiarze najwięksi. No ale tak jak mówię, raczej tutaj nic więcej nie mam do dodania. Tak samo na koniec dnia robisz sobie oczywiście tam wszystkie te codzienne czynności, które Ci zostały, czyli jakieś kręcenie kółkiem, jakaś arenka. Z kółka też może w te pierwsze 3 dni lecieć dużo golda, więc o tym warto pamiętać. Jeżeli grasz free to play, no to polecam jakieś reklamki oglądać, żeby oczywiście tym kółkiem kręcić tutaj za szczęśliwe monety. Co mogę więcej powiedzieć? Chyba wszystko. Wydaje mi się, że wszystko. No poradnik głównie dla graczy grzybiących, nie? Głównie dla graczy grzybiących, natomiast no starałem się tutaj wtrącać jakieś rzeczy, które powinny być robione również przez graczy eko i graczy właśnie free to play. No i wiadomo, każdy ma inne definicje. Jakaś tam osoba, powiedzmy, eko sobie pozwoli na to, żeby trochę tych lożków, powiedzmy, wyczyścić, więc tutaj ewentualnie jakieś tam wyższe procenty, powiedzmy, jak SF Tools jej pokaże tam po 5, 4, 3% na lok, no to kliknie te parę grzybów, żeby to ubić, natomiast drugi eko się będzie sztywnie trzymał tego, żeby robić 3 paski na gryfie i tam raczej więcej grzybów nie wydawać. Tak samo free to play, no różnie to wygląda, więc tak jak mówię, to zależy wszystko od osoby, no ale mam nadzieję, że taki ogólny zarys Wam pokazałem, jak to wszystko robić w te pierwsze 3 dni. Natomiast jeżeli chcecie taki poradnik typowo od podstaw, to poradnik jak zacząć grę, tam jak wpiszecie pewnie na wyszukiwarce YouTubie poradnik jak wystartować, czy coś takiego ode mnie, w nawiasie tam 2020 rok, powinien Wam wyskoczyć, jest tam podzielony na rozdziały i tam bardziej to wszystko umawiam dla takich typowo nowicjuszy. Wszystko, mam nadzieję, że się Wam podobało, mam nadzieję, że coś wyciągnęliście z tego filmu, piszcie komentarze, jeżeli się z czymś nie zgadzacie, trochę mi to zajęło, 37 prawie minut gadania. No ale mam nadzieję, że wyszło git. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i tego lajka pamiętajcie, żeby zostawić. Dziękuję pięknie za uwagę, raz jeszcze za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!